Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie lista najmniej awaryjnych dysków SSD M2 NVMe. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Pomoże mi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Chciałbym zaprosić Cię również do obejrzenia moich poprzednich filmów w serii o dyskach SSD SATA, o najbardziej awaryjnych dyskach oraz najmniej awaryjnych dyskach SATA oraz najbardziej awaryjnych dyskach M2 NVMe. Linki do wszystkich tych filmów zamieszczam w opisie tego filmu. Chciałbym jeszcze również przypomnieć, że jeśli na swoim dysku twardym, w swoim komputerze, laptopie przechowujesz ważne dane, pamiętaj o wykonywaniu regularnych kopii bezpieczeństwa i najlepiej o przechowywaniu takiej kopii bezpieczeństwa przynajmniej w dwóch różnych miejscach, ponieważ, powtarzam to, awarii może ulec tak naprawdę każdy dysk twardy, czy jest to dysk z listy najbardziej awaryjnych, czy tak jak dziś z listy najmniej awaryjnych dysków. Awarii może ulec każdy dysk. Dobrze, a teraz już przechodzimy sobie do właściwej części materiału dzisiejszego, czyli listy najmniej awaryjnych dysków SSD M2 NVMe. A pierwszym dyskiem na tej liście jest dysk Samsung 980 Pro PCI Express generacja 4. Dysk ten korzysta z kontrolera Samsung Elpis. Zastosowane kości pamięci to kości Samsung 1XXL VNAND TLC. Dysk charakteryzuje się takimi wartościami prędkości odczytu i zapisu sekwencyjnego. Występuje w wariantach, tutaj akurat na XOMie, wersji 500 giga, 1 terabajt i 2 terabajty. Jeśli jeszcze chodzi o specyfikacje, to współczynnik TBW dla wersji 1 terabajt dla tego dysku jest na poziomie 600 TBW. TBW, czyli Total Bytes Written, to, jak już wspominałem w poprzednich filmach, parametr, który oznacza całkowitą liczbę zapisanych terabajtów w całym okresie eksploatacji dysku. Jego limit określa maksymalną ilość danych, jaką możemy zapisać do utraty gwarancji. Także gwarancja naszego dysku jest albo do skończenia czasu gwarancji, czyli dla tego dysku 60 miesięcy gwarancji producenta, lub do 600 terabajtów TBW. Także dysk Samsunga jak najbardziej polecam, tak naprawdę, no najbardziej osobiście. Dyski używałem dysków Samsunga i jeszcze się nie zawiodłem, co nie znaczy, że nie mogą ulec awarii, ale u mnie w rankingu stoją bardzo, bardzo wysoko. I przechodzimy sobie dalej, a kolejnym dyskiem na liście jest dysk WD Black SN 850. Dysk ten bazuje na kontrolerze WD Black G2. Zastosowane pamięci to BICS4, 96-warstwowe TLC. Dysk ten charakteryzuje się współczynnikiem 600 TBW dla wersji 1 TB, czyli tak samo jak dysk Samsunga. I dysk ten już jest dostępny w coraz mniejszej ofercie sklepów, tutaj na takiej stronce, ale gwarancja tylko 24 miesiące.
w innych sklepach gwarancji producenta, po prostu gwarancji producenta na ten zysk jest 60 standardowo miesięcy. Także standardowo dla takich dysków SSD z wyższej półki. Także jak najbardziej polecam dysk WD Black SN 850. A my teraz przechodzimy sobie dalej do kolejnego dysku na liście, a jest nim dysk Corsair MP600 zbudowany na kontrolerze Fizen PS5016 myślnik E16, zastosowane kości pamięci to Toshiba 96-warstwowe 3D TLC. TBW dla wersji 1 TB wynosi, uwaga, aż 1800 TBW, także bardzo, bardzo wysoka wartość. Dysk jest na najszybszym obecnym interfejsie PCI Express X4 generacji 4 i osiąga takie oto prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu. I przechodzimy sobie dalej. A następny dysk na liście to dysk Patriot VP 4100. I tak naprawdę jest on bliźniaczą konstrukcją do wcześniej wspomnianego dysku Corsair MP600. Bazuje na tym samym kontrolerze Fizion PS5016 myślnik E16. I są w nim zastosowane te same kości pamięci Toshiba 96-warstwowe 3D TLC. TBW dla tego dysku dla wersji 1 TB to również 1800 TBW. Także bardzo, bardzo wysoka wartość. Producent przez to chce nam powiedzieć, że jest pewny swojego produktu i deklaruje bardzo wysoką wartość TBW do utraty gwarancji, a okres gwarancji producenta to 60 miesięcy. Dobrze, i przechodzimy sobie dalej do kolejnego dysku, jakim jest ADATA GameX S70 Blade. Dysk ten występował w poprzedniej wersji bez wyrazu Blade, a jak deklaruje sama ADATA, jeśli chodzi o parametry, kontroler i zastosowane kości pamięci, wersja poprzednia, zwykłe S70, nie różniła się niczym innym. A jedyna różnica między tymi wersjami to inny zastosowany radiator. Wersja poprzednia miała ten radiator wyższy, po prostu cały taki większy, no i lepiej on odprowadzał ciepło. A aktualnie już dostępna wersja S70 Blade ma taką cieńszą blaszkę aluminiową jako radiator. Dysk ten wykorzystuje 8-kanałowy kontroler InnoGrid Rainer IG5236 w litografii 12-nanometrowej oraz dysponuje buforem 8 GB pamięci cache. Zastosowane pamięci to 176-warstwowe 3D TLC NAND pochodzące od Microna. I dysk posiada także 1 GB pamięci podręcznej DDR4. Współczynnik TBW dla wersji 1 TB wynosi 740 TBW, także bardzo też dobra wartość, niższa niż u poprzedników, ale wyższa niż u Samsunga i WD Blacka, ale dysk ten jak najbardziej jest warty polecenia. Gwarancja
producenta wynosi, jak u poprzedników, 60 miesięcy. Dobrze, i przechodzimy sobie dalej do już ostatniej pozycji na liście, czyli do dysku GoodRAM i RDM Pro M2 generacji PCI Express Gen 4 X4. Dysk ten bazuje na 8-kanałowym kontrolerze Fizin PS 5018-E18 i pamięciach 3D TLC NAND, a całość dodatkowo wspomaga do 2 GB pamięci DRAM. Dysk występuje w wariantach do 4 TB, 2 TB i terabajt aktualnie. TBW dla tego dysku producent określił na 700 terabajtów, także również jest to wysoka wartość. Pamiętajmy, GoodRAM jest producentem polskim, także to bardzo fajnie, że też jako Polska możemy pochwalić się dyskiem, bardzo dobrym dyskiem, no bo ten dysk jest znany na szerszą skalę na świecie, bo jest bardzo dobrym, niezawodnym dyskiem. Jeśli chodzi o gwarancję producenta, to wynosi ona 60 miesięcy. Dobrze, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie najmniej awaryjnych dysków SSD M2 NVMe, to już było na tyle. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy posiadasz któryś z wymienionych tutaj dysków, jak one się u Ciebie sprawują, co o nich myślisz. Czy zaproponowałbyś jakiś inny dysk na tą listę, którego jesteś posiadaczem lub z którym masz jakieś doświadczenia, że możesz taki dysk polecić? Napisz komentarz i podziel się opinią z innymi oglądającymi to wideo. Ja już za dzisiaj dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. I do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się. Cześć.